tej strony Bartek i dzisiaj z tym oto zespołem, czyli Michał, Szymon, Kacper, Wojtek. Czy nazywamy się ogółem Zakład B? Chcieliśmy stworzyć projekt na temat naszego pięknego Grodziska, czyli naszej małej ojczyzny. Zapraszamy. Skatepark został wybudowany na osiedlu Chopina, zaraz przy kompleksie boisk sportowych, przy jedynce. Został on otwarty 1 czerwca 2010 roku. Niemal od razu stał się miejscem spotkań młodzieży jeżdżącej na deskorolkach, rolkach i BMX-ach. Skatepark ten jest uważany za jeden z najlepszych tego typu obiektów w Polsce. Fanatycy z całej okolicy przyjeżdżają tutaj, aby szlifować swoje umiejętności. Obiekt jest czynny 7 dni w tygodniu, w godzinach od 10 do 22. Dziękuję. Jesteśmy na Orliku. Jest to jedno z najbardziej uczęszczanych atrakcji w Grodzisku. W naszym mieście znajdują się obecnie dwa takie obiekty. Każdy, kto tylko zechce tu przyjść, ma do dyspozycji boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, a nawet tenisa. Jeśli będziemy chcieli poćwiczyć, możemy skorzystać z zielonej sali, na której znajdują się wszystkie przyrządy do ćwiczeń, mięśni brzucha, nóg itd. Widać ulicę Szeroką. Od 10 lat uważam za punkt centralny naszego miasta. W naszej części miasta Grodziska Wielkopolskiego jest kwadratowy stary rynek z okazałym zabytkowym trzykondygnacyjnym ratuszem z połowy XIX wieku. W ośrodku stoi symbol miasta związany z jego historią i dziejami tutejszego browarnictwa. Jest to studnia błogosławionego Bernarda z Wąbrzeźni. Została odbudowana w końcu XIX wieku, z której dawniej za pomocą żurawia korzystały browary grodziskie. W drugiej połowie XIX wieku otrzymała stylową drewnianą obudowę, odrestaurowaną w 1995 roku. Obok stoi figura błogosławionego. Trzyma on w ręku dzban, którego potarcie przynosi ponoć szczęście i miłość. Wokół starego rynku skupione są urokliwe kamieniczki, które tworzą niepowtarzalny klimat. Muzeum Ziemi Grodziskiej to muzeum regionalne prezentujące archiwalia dotyczące dziejów Grodziska Wielkopolskiego i okolic. Mieści się one w budynku Dworu Łabiński w Parku Miejskim. Zostało utworzone w 1937 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta Romana Mazurkiewicza. Zbiory pierwotnie opierały się na piwowarskiej tradycji miasta. Dziś wystawa obejmuje elementy archeologiczne, etnograficzne i historyczne. W muzeum znajduje się też makiety naszego pięknego miasta. Najlepszym miejscem do odpoczynku w okresie letnim, wiosennym jest Grodziski Park. Znajduje się tu stawek, sporo ławek, bardzo miła atmosfera, plac zabaw dla dzieci, fontanny. Świeże powietrze.
przed grodziskim wiatrakiem, który został niedawno wybudowany. Ta budowla przypomina naszym grodziszczanom o historii młynarstwa tego powiatu. Sprawdźmy, co tam jest. O, cześć! Zobacz. Te kamienie, które widzieliśmy przed chwilą, są to kamienie młyńskie z ulicy Zwolszyńskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Szerzej opisane są tutaj.